Ten po prostu jest odważnym człowiekiem. Taki jest Dawid, taki był Adam, taki jest Kamil, taki jest Piotrek, taki jest Maciek Kot i Stefan Hula i też Kuba, który za tydzień będzie startował na tej skoczni, na której wygrał Mistrzostwo Świata Juniorów. To jest też praca całego sztabu szkoleniowego, a więc Michał Doleżal, Grzegorz Sobczyk, to jest Kacper Skrobot, serwismeni, Maciek Kreczmer, to jest również Łukasz Gębala, fizjoterapeuta, Aleksander, doktor Aleksander Winiarski, który pracuje również nad tym, by wszystko przebiegało zgodnie z planem, by nic się takiego złego nie wydarzało. Ten cały sztab pracuje na sukces tych zawodników. A kiedyś, a ci, którzy tworzyli historię, Józef Przybyła, Tadeusz Pawlusiak, a potem Stanisław Bobak, Piotr Fijas, który trzy razy tutaj stawał na trzecim stopniu podium. No i później oczywiście Adam Małysz i Kamil i Dawid. A oto to główne trofeum, a więc ten złoty orzeł, który został zaprojektowany przez Józefa Hagerbauera. 42,5 cm wysokości, 9,2 kg wagi. Podstawa to kryształ ręcznie polerowany, ręcznie malowany i mosiądzowy, orzeł z mosiądzu pozłacany. Tak to wygląda, jak mówią, 20 tysięcy franków szwajcarskich. To oczywiście główna nagroda dla triumfatora turnieju czterech skoczni. My byśmy dali więcej Dawidowi. To jest bezcenne. Taki triumf jest bezcenny. Jego nie można mierzyć żadną kwotą. To jest coś, o co się walczy, o czym się marzy i co tylko i wyłącznie ciężką pracą można uzyskać. Szanowni Państwo, uściśnijmy się wszyscy. 8,5, a może więcej ludzi w Polsce. Uściśnijmy się wszyscy nad tym złotym orłem. Przemek, Dawid Kubacki poszedł ba-bank, to poszedł na całość, poszedł ba-bank, tak jak teleturniej, który bardzo serdecznie